Chociaż do grudniowych świąt jeszcze daleko, prezydent Legionowa zdołał przygotować dla mieszkanek i mieszkańców miły, gwiazdkowy prezent. Trzeba go jeszcze tylko, co powinno być formalnością, opakować w stosowną uchwałę Rady Miasta, ale już teraz, mając w pamięci treść pogawędek ze spotykanymi na ulicach ludźmi, gospodarz ratusza jest przekonany, że upominek przypadnie wszystkim do gustu. Często rozmawiając z mieszkańcami o problemach dnia codziennego, słyszę, jak wszystko drożeje, jak rosną koszty codziennego utrzymania mieszkań, domów, żywności. Miastu też nie jest łatwo. Koszty energii elektrycznej wzrosły dla miasta 1 stycznia tego roku o ponad 300%. Koszty inwestycji prawie drugie tyle, płaca minimalna co chwilę jest podwyższana. W tej sytuacji miasto od dawna szuka nowych sposobów na bezbolesne dla mieszkańców cięcie kosztów jego utrzymania. Szuka i, co najważniejsze, znajduje. Duże, idące z czasem w miliony złotych oszczędności przyniosą m.in. trwająca właśnie LED-owa modernizacja oświetlenia legionowskich ulic i parków, a także montaż na dachu ratusza paneli fotowoltaicznych. Poszczególni obywatele czy gospodarstwa domowe takich możliwości z reguły jednak nie mają. Dlatego właśnie prezydent Legionowa podjął decyzję, która pomoże im lepiej chronić rodzinne budżety. Biorąc pod uwagę trudną sytuację mieszkańców Legionowa, związaną z wzrastającymi kosztami codziennego życia, postanowiłem nie podwyższać podatków lokalnych w przyszłym roku. Sądząc po sygnałach docierających z większości krajowych samorządów, Legionowo będzie jednym z niewielu, gdzie mieszkańców ominie konieczność dopłacania w przyszłym roku do rachunku za proinflacyjną politykę rządów Zjednoczonej Prawicy. Nie jest to łatwe, bo naprawdę koszty utrzymania całej tej rozbudowanej corocznie infrastruktury miejskiej są z roku na rok wyższe, ale biorąc pod uwagę sytuację normalnych mieszkańców Legionowa, tą decyzję przedstawię Radzie Miasta i myślę, że znajdzie ona większość w Radzie i podatki dla wszystkich mieszkańców Legionowa i te dotyczące mieszkań, działek i działalności gospodarczej zostaną na poziomie z roku ubiegłego. Regularne wpływy z podatków oraz opłat lokalnych to znacząca pozycja w finansach każdej polskiej gminy. Jeśli chodzi o Legionowo, stanowią one blisko 1/4 jego dochodów budżetowych, co oznacza, że zamrażająca stawki miejscowych danin decyzja prezydenta przekłada się na mnóstwo złotówek, które ludzie będą mogli wydać na inne cele. Mogli, nie zaś jak w przypadku obowiązkowych należności, musieli. Gdybyśmy podwyższyli zgodnie ze stopą inflacji, to byłoby 3,5 miliona złotych. 3,5 miliona złotych będzie mniej wpływów w budżecie miasta z podatków lokalnych od mieszkańców i przedsiębiorców, ale postaramy się to zrekompensować większą aktywnością w poszukiwaniu środków finansowych na zewnątrz, a nie w kieszeniach mieszkańców Legionowa. Co do owych poszukiwań, po zwycięskich dla opozycji wyborach parlamentarnych, prezydent Legionowa jest dobrej myśli i bez odrobiny żalu pożegna polityków i namiestników PiS-u, którzy przez kilka długich lat jego miasto traktowali per noga. Z dotychczasową władzą mieliśmy trudno, mieliśmy pod górkę, często bez zdania racji nasze wnioski nie były rozpatrywane, a jeżeli składaliśmy jakieś wnioski, to jeżeli jakikolwiek został uwzględniany, to ten najmniejszy. Mamy nadzieję, że na te najbardziej potrzebne inwestycje uda się teraz łatwiej zdobywać pieniądze, czy to z różnych funduszy państwa polskiego, czy to z KPO, czy to z funduszy Programu Spójności Unii Europejskiej. I dlatego wydaje się, że uda się zbudować ten budżet na przyszły rok, żeby był proinwestycyjny, żeby zapewniał dalszy rozwój, ale żeby nie odbywało się to kosztem mieszkańców Legionowa. Póki co wiele wskazuje na to, że wszystkie te cele uda się władzom miasta w ciągu najbliższych miesięcy osiągnąć. Władzom bardzo zadowolonym z tego, że nawet jeśli rządzący krajem nie od razu będą im mogli realnie pomóc, to przynajmniej skończą już, jak to działo się dotychczas, przeszkadzać.